Piotr Kowalski, jadezabiorę.pl. Jadezabiorę jest platformą, która łączy prywatnych i zawodowych kierowców z nadawcami przesyłek. Dzień dobry, nazywam się Konrad Karpiński, jestem kierownikiem produktu w firmie Traficar. Nasza firma tak naprawdę wprowadziła po raz pierwszy możliwość skorzystania z samochodów na minuty, czyli tak zwanego carsharingu. Samochody są umiejscowione na terenie całego miasta, przy wszystkich ulicach, a użytkownik za pomocą aplikacji mobilnej może znaleźć najbliższy samochód, a następnie zarezerwować go i otworzyć właśnie tą aplikacją. Tego typu spotkania są bardzo dobrą okazją do tego, żeby porozmawiać na temat szans, na temat ryzyk, na temat zagrożeń, na temat tego, w którym kierunku właściwie idziemy, a przede wszystkim na temat tego, czego oczekują konsumenci i jak my wspólnie, jako branża firm opartych na ekonomii współpracy, możemy im to dać. Także tak, warto się spotykać, warto rozmawiać, bo im więcej będziemy się spotykać, im więcej będziemy mówić, tym wspólny głos będzie silniejszy, a finalnie skorzystają zarówno twórcy tego typu platform, jak i osoby, które z tego typu usług korzystają, czyli konsumenci. Jest ze mną pan Piotr Kowalski z jadezabiorę.pl, a także pan Konrad Karpiński z Traficar. Może zacznijmy centralne prawo. Czy jakieś paragrafy ustawy, rozporządzenia przeszkodziły wam albo zmieniły model biznesowy? Na samym początku model biznesowy jadezabiorę wyglądał w taki sposób, że korzystanie z portalu było całkowicie darmowe. Dodawanie ogłoszeń za darmo, przeszukiwanie ogłoszeń za darmo. Wszystko było za darmo, aż do momentu, kiedy chciało się podjąć kontakt z kierowcą albo z osobą, która miała paczkę do nadania. Wtedy należało zapłacić nam 5 zł za dostęp do danych. Stwierdziliśmy, że to będzie nasz model biznesowy, my będziemy przede wszystkim na tym zarabiać. Wyszukujesz, dodajesz za darmo dopiero w momencie, kiedy naprawdę chcesz nadać swoją przesyłkę, kiedy znajdujesz kierowcę, który jedzie tam, gdzie ta paczka ma dotrzeć, płacisz nam 5 zł, a my za to na 24 godziny dajemy ci dostęp do danych kontaktowych. Na wypadek, gdybyś się z tym jednym kierowcą nie dogadał, to masz kontakt też do innego. Natomiast po jakimś czasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie był dobry pomysł, też z tego powodu, że samo założenie jadezabiorę było trochę inne. Jadezabiorę wystartowało, żeby łączyć nadawców przesyłek z kierowcami. Przy czym myśląc przesyłka, my oczami wyobraźni widzieliśmy pudełeczko 30x30x30. Myśleliśmy, że tak wygląda standardowa paczka i to będzie to, co nasi użytkownicy będą wozić. A potem rynek zweryfikował, że tak naprawdę znacznie większy potencjał jest w tym miejscu, o którym nie myśleliśmy, czyli przewóz przesyłek niestandardowych. To są tego typu sytuacje, których my, wiadomo, nie byliśmy w stanie skalkulować, a to są też sytuacje, w przypadku których ludzie są w stanie płacić więcej. I gdzie to prawo, wspominałeś, że wpłynęło na model biznesowy? Właśnie w ten sposób, że tak jak powiedziałem, że wręcz przeciwnie, uniemożliwiało nam zmianę. I gdy już wiedzieliśmy, że nasz model biznesowy jest nietrafiony, to musieliśmy go trzymać przez 2 lata, bo tyle był ten okres trwałości. Okay. I przykładowo, powiedziałem wcześniej o tej sytuacji, tej pani, która powiedziała, że zapłaci 1600 zł za transport komody, prawda? Więc w tym modelu biznesowym mamy za to 5 zł, czyli tak średnio, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o takie inne przeszkody i bariery natury prawnej, no to podstawowa jest taka, że w świetle prawa nasi użytkownicy świadczą usługę, która nie istnieje. Bo w polskim prawie nie ma takiego terminu jak transport okazjonalny. Jest przewóz okazjonalny. I to jest na przykład autostop, czy to jest to, co przykładowo robi BlaBlaCar. To jest przewóz okazjonalny. Natomiast ustawodawca wychodzi z założenia, że jeżeli coś zabierasz, jakiś przedmiot, to musisz za to wziąć pieniądze. Teraz pytanie do was. Czy wasz biznes, czy car sharing, czy przewóz przesyłek może być zagrożony jakimiś działaniami prawodawcy, które widzicie, dostrzegacie na horyzoncie, albo gdzieś już są jakieś balony próbne puszczane, że takie prawodawstwo ma się pojawić? To ja zacznę. Kontakt. Są prace nad ustawą o opłatach za parkowanie w miejskich strefach płatnego parkowania i jak wiemy te obecne opłaty są ściśle określone, one mają określone maksymalne stawki. Pierwsza godzina maksymalnie tam może kosztować 3 zł. Natomiast trwają prace, które mogą pozwolić na to, że ta godzina może kosztować nawet 9 zł i więcej w przypadku kolejnych godzin. I to wam nie pomoże? Bo jeśli ja myśląc, że jadę dzisiaj do centrum i muszę zapłacić za godzinę parkowania 9 zł, za 8 godzin, no to już będzie 9,80, no to tak. To jest to może... dobre, nie jest dobre? To może pomóc, ale trzeba pamiętać o tym, że my za to parkowanie płacimy. To, że użytkownik nie płaci za to parkowanie w strefie płatnego parkowania, czy w Krakowie, czy w Warszawie, to nie oznacza, że ono jest bezpłatne dla nas.
Czy widzicie możliwość, tutaj na naszym dzisiejszym spotkaniu widzicie możliwość, czy podmioty, z którymi chcielibyście i widzicie możliwość współpracy i rozwoju swojego biznesu? W naszym przypadku tak naprawdę to już się dzieje i to się dzieje praktycznie cały czas, bo jak kilka razy już podkreślałem, to na czym my się koncentrujemy, to Semley Delivery. Użytkownik ma cel, niezależnie czy to jest cel na terenie miasta, czy cel na terenie pomiędzy miastami i tam powinny być wszystkie możliwe formy transportu, w tym właśnie samochody carsharingowe, bo wtedy to będzie takie pełne, będzie miał taką pełną możliwość wyboru najkorzystniejszej, najszybszej, a dla niektórych najbardziej atrakcyjnej ekonomicznie formy transportu. Ta współpraca nas wszystkich podmiotów ekonomii współdzielenia czy ekonomii dostępu na rzecz obrony i rozwoju tego rynku w koniec końców służy najbardziej konsumentowi, ma najwięcej możliwości wyboru. Tak. I o to walczymy i o to warto się starać, aby te wszystkie podmioty się uzupełniały i konsument na koniec dnia mógł zdobyć usługę o najmniejszej cenie, a najwyższej jakości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.